zgodnie z postanowieniem i podpisaną umową przez głównego właściciela Pistela Orłowa, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, został wybrany doradca prywatyzacyjny. Ten doradca prywatyzacyjny rozpoczął pracę w maju tego roku. Obecnie został właściwie z naszej strony zamknięty drugi etap przygotowania do prywatyzacji, to znaczy przekazane zostały wszystkie dokumenty, które umożliwią wycenę zarówno HSW SA, jak i spółek zależnych HSW SA. Te dokumenty zostały przekazane do doradcy. Doradca ma obecnie czas właściwie do poniedziałku na sporządzenie wszystkich dokumentów, jakie zostały zawarte w umowie pomiędzy doradcą a do sporządzenia przez tego doradcę, w umowie pomiędzy doradcą prywatyzacyjnym a Ministerstwem Skarbu Państwa. Prace nasze właściwie zakończyły się dla tego etapu dwa tygodnie temu, natomiast później jeszcze trwały uzupełnienia i wyjaśnienia dodatkowe przez około tydzień, a więc tydzień temu na spotkaniu w środę uznaliśmy, że wszystkie informacje i wszystkie niejasności zostały właściwie wyjaśnione i doradca uznał, że więcej informacji od spółki nie potrzebuje. Pozostaje teraz jego praca nad dokumentami, które musi wykonać dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Więc jesteśmy na etapie, gdzie obecnie doradca wykonuje swoją pracę. W najbliższym czasie musi te dokumenty przekazać do Ministerstwa Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa ma, z tego co ja się orientuję, dwa tygodnie czasu na zaopiniowanie tych dokumentów i rozpoczęcie kolejnego kroku. Sprawa prywatyzacji w tym przyszłości można powiedzieć bardzo ustanowiona i przesądzona, natomiast można jeszcze w różny sposób to realizować, czy to w trybie aukcyjnym, czy to w trybie przetargowym, czy to oferta skierowana do konkretnych firm. Także ja tu bym nie przesądzał. Pamiętajmy o tym, że główny właściciel właściwie tutaj decyduje, a naszą rzeczą jest przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć te prace tak, aby one się wygrały bez zakłóceń. Chociaż jeden ze scenariuszy zakłada zaoferowanie w pierwszym kroku całego zakładu. Przygotowani jesteśmy, zarówno i Skarb Państwa jest przygotowany na to, czyli nasz główny właściciel, do tego, że to jest właściwie bardziej pod kątem wysądowania, czy które firmy będą mogły się, będą chciały się zainteresować w ogóle tym rodzajem działalności gospodarczej, która jest prowadzona w hucie. Nie chciałbym się wypowiadać o mieszanych różnych sposobach prywatyzacji, ponieważ my też je rozważaliśmy. Mieszane to znaczy, że robimy ogłoszenie w jednym kierunku, a później ten proces ewoluuje stopniowo w innym kierunku innego wariantu prywatyzacji. Nie chciałbym grywać z tego powodu, ponieważ bym musiał ujawnić takie informacje, które obecnie nie powinny być przekazywane, ponieważ stworzą tylko i wyłącznie podstawy do plotek, przypuszczeń, z reguły negatywnych, a nie pozytywnych. A pamiętajmy o tym, że każdy skomplikowany proces musi ewoluować czasami w lewo lub w prawo, aby osiągnąć cel. Dla mnie jest ważniejsze, co jest początkiem i co jest końcem. Bo to, co po środku się dzieje, to jest tylko i wyłącznie wykorzystanie wszelkich możliwych sposobów, aby dojść do celu. To jest najważniejsze.